Dzień dobry Państwu, z tej strony Piotr Murdzia i Marcel Kanarek. Witamy serdecznie na kanale Łączą Nas Szachy. Dzisiaj zaprezentujemy film krótszy, zresztą wspólnie z Marcelem zdecydowaliśmy się na zwiększenie częstotliwości naszych nagrań. Filmy będą pojawiały się w poniedziałki, środy oraz piątki. Nagrania piątkowe pozostawimy w wersji dłuższej, tak jak to miało miejsce dotychczas, natomiast filmy poniedziałkowe i te ze środy będą miały krótszą formę, po to tylko, żeby Państwo mieli naszych materiałów więcej, a z kolei krótsza wersja obu filmów pozwoli nam na to, że tych filmów będzie pojawiało się po prostu więcej. Przedmiotem dzisiejszego nagrania będzie centralizacja figur, aktywność figur w konfrontacji z materiałem. Tak? Bardzo często, szczególnie młodzi szachiści, nie lubią oddawać pionków. Jeżeli tak się dzieje, to najczęściej tylko w sytuacji, kiedy jest już za to jakiś konkret. Tak? Albo dajemy mata, albo tam zdobywamy figurę. Natomiast poświęcenia pionków po to, ażeby uzyskać aktywność figur, to już jest to zagadnienie o wiele trudniejsze. Trudniej się to przyswaja młodym szachistom i dopiero praktyka, doświadczenie pozwala na zdobycie takich umiejętności. Dzisiejszy film zaprezentuje właśnie tego typu podejście. Jest to przykład pochodzący z partii Kajganów-Oniszczuk. Przykład dla mnie wybitny, ponieważ pokazuje kwintesencję tego zagadnienia. Przyjrzyjmy się tej danej sytuacji. Widzimy, że białe posiadają pionka więcej. No ale jeżeli chodzi już o strukturę pionków u białych, jeżeli chodzi o rozwój figur u białych, no widzimy, że jest z tym spory problem. Nie ma na szachownicy hetmanów. To troszkę też determinuje innego rodzaju podejście do pozycji. Tutaj pomimo tego, że ten biały król jest w zagrożeniu, no to tam jednak tematy jakieś tam nie grożą. Niemniej jednak pozycja jest dalej skomplikowana. I teraz spójrzmy, zastanówcie się Państwo, jaki jest największy problem w pozycji czarnego. No widzimy w pierwszej kolejności, że wisi pionek na E5, to jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony widzimy, że na skoczek stoi na bardzo złym, na złej pozycji, niewygodnej. Skoczek bandowy, to jest raz, dwa, że ten skoczek tutaj nie ma też żadnych perspektyw, bowiem zarówno pola C4, pola B3, pola C6 są niedostępne, no a pole B7 jest takim polem bardzo mało perspektywicznym. I no właśnie, i teraz Marcel, oddam Tobie głos. Jak Ty w takich momentach kształtujesz swój sposób wyboru planu gry, posunięcia? Jak to z Twojej perspektywy wygląda w tego typu sytuacjach? No przede wszystkim jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę na te figury na skrzydle hetmańskim. One potrzebują sporo czasu, zanim wejdą do gry. Goniec C1 może wejść do gry dopiero, kiedy pionek gdzieś tam pójdzie na B3 lub B4. Skoczek może wejść do gry, ale to co najmniej 3 ruchy muszą zostać wykonane. I teraz tak, jeżeli mówimy o skoczku i o wiszącym pionku, to też w momencie, gdy pomyślimy o tej pozycji, to możemy pomyśleć, która nasza najgorsza figura no, mogłaby zmienić swoją pozycję, no to właśnie będzie ten skoczek. I bardzo charakterystyczne dla tego debiutu też jest to, że ten skoczek bardzo często właśnie będzie wchodził do gry poprzez później C6, ewentualnie D4, B4, aby się uaktywnił. I tutaj mamy też taki dylemat ze strony białego. Tutaj już troszeczkę zdradziłem, co będzie w pierwszym posunięciu. Natomiast biały ma spory dylemat, czy zacząć zgarniać te pionki i później mieć nadzieję, że zdąży z tym rozwojem, czy tych pionków nie brać i pozwolić czarnemu na doskonały manewr. No i to dylemat jest bardzo trudny do rozwiązania. Piotrze, zobaczmy w takim razie, na co biały się po tym ruchu C5 zdecydował. No właśnie, przede wszystkim ruch C5 jest znakomitym zagraniem, przede wszystkim pokazującym, uzmysławiającym nam wszystkim,
co tak naprawdę chodzi po głowie czarnemu. Czarny absolutnie ignoruje groźbę bądź jak gdyby utratę pionka. Zresztą no, białe stwierdziły, że jak już cierpieć, to przynajmniej wezmą tego pionka na E5 i już będą posiadały dwa pionki więcej. Niemniej jednak czarne mają swoją głęboką ideę nieskomplikowaną. Właśnie o to chodzi, że ten przykład jest taki czytelny, bardzo klarowny. Skoczek idzie na C6. Zobaczcie, to jest kolejna ofiara kolejnego pionka, trzeciego pionka na polu C5. I tu już białe no, muszą jakby przyjąć zaproszenie do tej pozycji. I co się dzieje? Skoczek wpada na pole D4. Zwróćmy uwagę. Kosztowało to czarnego dodatkowe dwa pionki, ale ta najgorzej położona figura jeszcze przed chwilą staje się najlepszą figurą, centralnie położoną i jak gdyby co zyskało na tym czarnym? No przede wszystkim widzimy tu jeszcze aspekt dochodzi pary gońców. To, że te pionki teraz zaczynają być słabe, to, że w dalszym ciągu figury białego są nierozwinięte. I tutaj będzie za chwilę w toku jeszcze kilku posunięć, które zaprezentujemy, będziemy widzieli, że w tego typu sytuacjach strona posiadająca przewagę w rozwoju, ogromną przewagę w rozwoju, będzie te pionki potem odbierać niejako tak naturalnie, nie w celu jak gdyby odbijania samego materiału, ale to będą tak jakby naturalne posunięcia. I rzeczywiście ta pozycja jest już bardzo, bardzo zła dla białego. Białe, no trudno tutaj mieć pretensje do białego. Biały wyprowadza przynajmniej jedną z tych niegrających figur. Skoczek F3, ale zobaczmy. Teraz to bicie na F3 to nie jest taki ruch, w którym chodziło wyłącznie o odebranie jakiegoś pionka wcześniej poświęconego, tylko dlatego, że ten skoczek i tak tutaj zmierza gdzieś dalej, przesuwa się do obozu przeciwnika i podejściu króla, skoczek idzie na pole E1 po to, żeby jeszcze pojawić się na D3 i jeszcze bardziej zaklinować, zablokować pozycję białego i ogromne problemy. Ogromne problemy. Skoczek idzie na E4, stwarzając, no trudno nazwać to stwarzając groźbę bicia na G5, ponieważ po ruchu F5 widzimy, że czarny nie ma problemu z tym, ażeby oddać gońca na G5 za skoczka, ponieważ w tym wypadku znika aktywna figura, jedna z nielicznych aktywnych figur białych. Stąd białe zdecydowały się na zagranie tutaj skoczek D6, goniec E7, i teraz następuje wymiana figur, ale co ona, do czego ona doprowadza? No doprowadza do tego, że właśnie znikają aktywne figury białych. Tak naprawdę te problemy tej strony nie znikają. Grozi również skoczek D3 i z pojmaniem gońca na C1. Tutaj skoczek F5 niewiele by zmieniło po jakimś zagraniu typu goniec na F6. Po ruchu B4 już widzimy, jak nienaturalnie białe muszą tutaj postępować. Skoczek D3, goniec A3, no to jest tragedia białych. W dalszym ciągu te problemy nie zostały rozwiązane do samego końca. I tutaj skromne posunięcie G6, którego celem jest jak gdyby ograniczenie białego skoczka na polu G3. I praktycznie zobaczmy, już na tym etapie możemy powiedzieć, że niemalże materiał wyrównaliśmy, ale tu jeszcze dochodzi aspekt ogromnej aktywności czarnych figur i ten materiał tutaj po prostu będziemy odbierać już tak jeszcze z dużą, jakby powiększając zdobycze materialne i widzimy, czarne doprowadziły do pozycji z pionkiem więcej, z lepszą pozycją, z aktywniejszymi figurami. No i praktycznie można tutaj podpisać, jak to się mówi przysłowiowo, blankiet. Pozycja czarnego jest już wygrana. Tak, i na tym moglibyśmy ten jakby fragment partii zakończyć. No i Marcel, jakie twoje wnioski tak z tego przykładu, którym chciałbyś się podzielić? Ja myślę, że to jest doskonały przykład, aby pokazać, że aktywność figur również jest bardzo istotna i tu bardzo ważna rzecz, że nie było już hetmanów na szachownicy
Więc ktoś może mieć na przykład takie obawy czasami, że ta aktywność bez hetmanów już zatrzypiony, prawda, już może nie wystarczyć. A tutaj jest pokazane, że przy dużej ilości figur, mimo że nie ma hetmanów, dalej ta aktywność będzie bardzo istotna. No i to odbieranie materiału przy okazji, czyli jeżeli już święcimy, to też, żeby nie skupiać się od razu wyłącznie na odbieraniu tego materiału, tylko żeby robić to właśnie z głową i robić to przy okazji, bo te pionki i tak nie są do wybronienia. Także tu znakomity przykład Onisztuka, który wykorzystuje właśnie no, tą wiedzę, w jaki sposób tutaj tą aktywność też rozprowadzić i później wykorzystać na swoją korzyść, tak? No, myślę, że to jest bardzo pouczające i jednocześnie też proste w zrozumieniu. Także świetny przykład, aby właśnie no, pozbyć się tego typu obaw w przyszłości w swoich partiach. Dobrze, Marcel, na tym przykładzie, na tym omówieniu tego przykładu poprzestaniemy. Mamy nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak się stało, prosimy o łapki w górę, o zasubskrybowanie naszego kanału. Widzimy się już w środę oraz potem w piątek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.